Jest lipiec 1944 rok. Manifest lipcowy rozpoczyna erę rządów ponoć klasy robotniczej, a faktycznie czerwonego socjalizmu narzuconego przez wschodniego zwycięzcę przy poparciu narodów Zachodu. Urodziłem się w 1950 roku i wyrastałem wśród haseł pracy dla dobrobytu moich bliskich i siebie. W radio marki Pionier słyszałem, jak Pstrowski wykonuje ileś tam procent normy. Już wtedy budziło się we mnie pytanie, dlaczego inni tak mało wydajnie pracują, albo dlaczego on pracuje ponad siły. Jesteśmy w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej i zaczynamy zwiedzanie. Na pierwszy rzut oka socjalistyczny fotel dentystyczny. Na takim onegdaj, gdy miałem 11 lat, na żywco wyrwano mi ząb, bo pękła strzykawka wielokrotnego użycia i środek znieczulający opuścił strzykawkę, ale nie przez igłę, tylko tak sobie. Potem czaka górnicze i sztandar PZPR, która w hucie Katowice trzymała ster władzy i wydajności robotniczej. 12 tomów encyklopedii, co było marzeniem wielu żyjących w PRL. Ciężka była ta wiedza, a i tak nie wpłynęła na rozwój Polski ludowej. Wspomnienie o służbach porządkowych się należy, bo byli niby robotniczy, a tłukli robotników, gdy władza partyjna kazała. Mama instruuje małolata, jak pisało się na maszynie mechanicznej, a zwiedzający wszedł na mównicę, by poczuć ducha polskiego socjalizmu, co reklamował go Gomułka i inni sekretarze. Piękne białe hasła na czerwonym tle towarzyszyły nam na każdym kroku i były takie wzniosłe, że aż same siebie przeskakiwały, nie polepszając doli ludzkiej. Hasła te wzbudzały moją pamięć o tamtych latach, że aż musiałem sobie je powiększyć, by zrozumieć ich prymitywizm. Nawet szanowani obecnie poeci w tamtych czasach potrafili pisać wzniosłe wiersze o pracowitych rękach kobiet i wszystkich, co do budowy socjalizmu mieli się przyczynić. Budowy socjalizmu, a dopiero potem dobrobytu społecznego. Naturą kobiet jest pięknie wyglądać, to i w tamtym okresie przy ubogich zasobach kobiety potrafiły zrobić się na bóstwo. A co? A w szkole były ławki dwuosobowe, liczydła i inne atrybuty wiedzy takiej tradycyjnej, a nie postępowej. Długopis był wytworem zgniłego kapitalizmu. To i długo w szkole pisać nim nie można było. Na ścianie nad tablicą nie wisiały krzyże, tylko orzeł biały bez korony i portrety miłościwie nam panujących. O, tak jest natura ludzka, że musi mieć swoje świętości, które najpierw wznosi na szczyty, by potem z hukiem ze szczytów ich zrzucać. Narty z napięciami Kandahar. Na takich uczyłem się jeździć. A potem przyszedł czas przemian, objało ciepłem zachodu i przejrzeliśmy na oczy, by zobaczyć, że można być szczęśliwym inaczej. Kopia okrągłego stołu, co Polaków połączyła dla wdrożenia nowego sposobu życia i wspomnienie PGR-u, który rozwalił profesor Balcerowicz w ramach optymalizacji polskiej gospodarki. I wreszcie spokój na ścianie, zgodny z ekologicznym rozwojem. O innych wrażeniach w następnych relacjach. Uznanie dla pomysłodawców, choć podobną wystawę przeszłości komunizmu widziałem już w Gutasparka na Litwie, ale to inna historia.